Dzień dobry, witam wszystkich w niespodziewanym składzie. Jak widzicie, dwóch pro, bo IFBB Elite Pro i niebawem już planujący powrót na scenę, tym razem w innej kategorii, znaczy kategorii tej samej, tylko w innej federacji, przepraszam bardzo, NPC niebawem pro, bo to tylko kwestia czasu, Szymon Łada. I NPC, w sumie to jest IFBB Pro, NPC to jest Liga Amatorów, prawda? Tak. Więc IFBB Pro również, tylko że nie Elite, a chyba nie planujący zmiany federacji. Nie planujący. Witamy, dzień dobry, cześć. Cześć. Nietypowy skład, ale skład, który może poruszyć ciekawe tematy i popatrzeć na to z różnych perspektyw, bo przede wszystkim chciałbym was zapytać, co sądzicie o balansie? To jest bardzo, bardzo ciekawe i mamy tutaj trzy zupełnie inne perspektywy. Ktoś, kto może sobie, że tak to nazwę, pozwolić na troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o to, bo nie ma aż tylu obowiązków. Nie spoilerowałeś wcześniej, więc jestem zaskoczony. Krystian, ty masz, wiadomo, rodzinę i siłownię. Nie spoilerowałeś tematem, o to mi chodzi. Nie. Tylko mówię, że właśnie co do balansu. Szymon ma też... Że taki balans w życiu, tak? Pomiędzy balans tym, pomiędzy życiem właśnie, a siłownią i progres dzięki niemu albo brak progresu dzięki niemu. I najpierw może zaczniemy od ciebie, Krystianie. Krystian, bo tak jak sam wrzuciłeś ostatnio story, i to było bardzo ciekawe, bo ludzie, którzy zarzucali ci właśnie to, że no nie masz przez balans, że tak to nazwę, nie masz progresu, chyba zapomnieli, że no obecnie znaczy, jesteś że najbardziej... Że Krystian nie ma progresu, tak, że się wtrącę? Tak, niektórzy czy tam ma słaby progres, tak, coś takiego. Ja widzę właśnie u Krystiana, chciałem powiedzieć, że progres... To sorry, że przerywam, ale tak akurat tutaj... Nie, właśnie fajnie, że przerywasz. To ma być dyskusja trzech gości, a nie, że ja jestem... Zdziwiony, bo akurat u Krystiana widać ten progres. On nie jest taki gwałtowny, że jest na przykład w ciągu roku, powiedzmy, nie wiem, nagle zbił 10 kg, ale on jest systematyczny cały czas i to właśnie pokazuje, czym jest taka kulturystyka na dłuższą metę od tego, wiesz, takiej sezonowej, nie? To też o podejściu właśnie... do kulturystyki jako takiej. To może taki. Właśnie od tego zacznijmy, od tego sezonowej kulturystyki i gonienia właśnie, no bo tutaj fajnie poruszyłeś, a potem przejdziemy sobie do balansu. Szymon, sezonowa kulturystyka, czyli gonienie wagi, żeby szybciej, żeby narzucić byle gdzie, byle jak, tylko żeby wrzucić, nadużywanie wszystkiego, gdzie wiadomo, no jest nadużycie, że tak to nazwę, i zatracanie się w tym do pewnych granic nieskończoności. Jak ty to postrzegasz w dzisiejszych czasach? Ja sam byłem zamknięty mocno. Na szczęście łeb się trochę otworzył na większy świat. Wiesz, to każdy by chciał ten progres no, jak najszybciej osiągać. Wiadomo, że jak ktoś teraz zaczyna, to pewnie jest mu trochę z jednej strony łatwiej, ale z drugiej taką chyba większą ma presję na siebie nałożoną. Też ludzie nie potrafią być tacy właśnie cierpliwi. Jak ja zaczynałem, ostatnio sobie zdałem sprawę, że trenuję już 20 lat, to nie wiem, czy zacząłem tak młodo, czy jestem taki stary, ale jak ja zaczynałem, no to wiesz, była jedna siłownia w mieście, musiałem do niej dojechać, a o kulturystyce, mimo że to nie były jakieś takie czasy zamierzchłe, no to w takiej konkretnej kulturystyce, wiesz, no, nikt nie wiedział. Ja wiedziałem z gazet, ja plakaty oglądałem. Jak ja zaczynałem chodzić na siłownię, to pamiętam, że wtedy debiuty wygrał Robert Piotkowicz. Nie widziałem tego gościa wywieszonego. Mówię, kurde, ale gość zajebiście wygląda, nie? Ale dostępu, wiesz, no nie było social mediów, było jakieś jedno, drugie forum. Też trzeba było mieć internet, też nie każdy miał. Ja nie miałem w domu internetu, miałem w szkole, więc jak byłem w szkole, no to gdzieś starałem się czerpać jakieś informacje na ten temat. Ale dostać się w ogóle do jakiejś takiej wiedzy od zawodnika, to naprawdę było tak ciężko, że teraz ludzie mają tak ułatwioną drogę do tego. Tak naprawdę pierwszymi, którzy tutaj przynieśli, to byli Piotr Głuchowski i Robert Piotrkowicz ze Stanów, tak naprawdę tą wiedzę. Tak, najpierw to był Paweł Filebor. Jak już tak jeszcze Paweł Filebor, że, oczywiście. Tak. On tłumaczył jeszcze swego czasu te zagraniczne pisma, więc jako wiadomo człowiek, który gdzieś tam tej kulturystyce chciał od lat, to on to wprowadził jakby tutaj w ogóle dietę jako taką do Polski, no bo kiedyś to była dieta, kiedyś z Waldemarem Nolem rozmawiałem, to pamiętam, że on jak wspominał, to po prostu jak jechali na zawody, zatrzymali się do jakiegoś baru po drodze, no
to wiesz, jedli to, co było dostępne, jakieś tam, wiesz, bigos, kotlety mielone, cokolwiek, nie, żeby zjeść, no bo też nie było wtedy w ogóle ani odżywek, jakby jakaś tam odżywka to była jakaś taka, no, że tego się wypić tak naprawdę nie Cement dało. bardziej, prawda? Ale się nadrabiało, wiesz, trochę innymi, wiesz, pewnie rzeczami, no ten bardziej do treningu, ten trening pewnie trwał po 4-5 godzin, nie tak jak w dzisiejszych czasach. Ale przez to, że mieliśmy gorsze, znaczy mieli gorsze odżywianie, niby powinni wyglądać gorzej, a jednak tej masy nie brakowało. Nie brakowało, bo pewnie, wiesz, to jedli, jak pewnie jedli dużo, ale trenowali również dużo, wiadomo, może też człowiek jak tak nie zagłębia się w to, co w te wszystkie takie reakcje, które zachodzą, te wszystkie procesy, to może też jakiś inny jest progres, nie? Więc pewnie teraz by było ciężko nam, wiesz, przestawić się i spróbować w ogóle, czy jakikolwiek progres by był na przykład na takim odżywianiu, ale ja z własnego doświadczenia pamiętam, jak miałem te 16 czy 15 lat, jak zacząłem trenować, to przecież też nie miałem diety jako taki, jedynie to wiedziałem poniekąd, co to jest białko, więc jak szukałem jakichś produktów, to patrzyłem tylko na ilość białka, ale że to było białko roślinne w większości, bo było też tanie z jakichś kotletów sojowych, to wiesz, to nie wiedziałem, czy to można, czy nie, ale nadrabiałem pewnie, wiesz, treningiem, a wiadomo, jak człowiek jest młody, to tak naprawdę na wszystkim jest w stanie jakąś tam masę zbudować. Kulturystyka jest niezdrowa, wszyscy to wiemy, ale może być zdrowsza niż nam się wydaje i może być właśnie tak jak powiedziałem, w jakichś momentach zachwiane to zdrowie, ale potem do niego wracamy. Gdy właśnie dążymy cały czas za pośpieszną masą, potem przechodzimy z powrotem na okres redukcji i znowu przechodzimy na nabijanie kalorii, wagi, tylko żeby nabić ją. Krystian, co sądzisz o właśnie długoterminowym, bo tak jak Szymon wspomniał, długoterminowy progres, który jest mądry i dokładanie tam, gdzie trzeba, a narzucaniu po prostu, żeby szybciej, no i przebieraniu się za dynię z Halloween? Wiesz co, ja uzależniłbym to trochę od etapu w życiu, w którym dana osoba jest, bo jak byłem w ostatnim, jak startowałem, no przy ostatnim swoim starcie na promitingu, tam akurat Roman Fritz poruszył taki temat a propos właśnie tego, porównał to ten maraton ze sprintem w kulturystyce, gdzie wszyscy głoszą to, że jakby cały czas przyrównują to do maratonu, tak, że to nie jest sprint. Znowu Fritz powiedział, że to nieprawda, że to jest właśnie sprint, bo wtedy, kiedy ty biegniesz maraton, inni się ścigają o to, żeby być najlepsi, no nie? Coś na tej zasadzie. I bardziej w tym kierunku bym gdzieś tutaj to usadowił, tylko jest tyle zależnych i poglądów, że każdy to może odebrać dwojako i dla siebie tak, żeby mu przypasowało. Bo Roman, no wiadomo, pierwszej młodości nie jest, więc dla niego... Startowałem z nim w juniorach, wygrał nawet ze mną. No. Pierwszy... Ale słuchajcie, można na przykład biegać sprint w kolcach, a można biegać w tramkach. Jasne, to dlatego ja... dla mnie jakby ta gonitwa za tą masą, inaczej, był ostatnio u mnie Marek Olejniczak. Rozmawialiśmy przez chwilę właśnie o tym trendzie takim nabijania tej wagi i tak dalej i Marek powiedział bardzo taką fajną rzecz, która mi utkwiła w głowie, jak można swoją karierę uzależniać od tego, ile będzie się ważyło kilogramów w sezonie, jakby od kilogramów na wadze. Nie? Nie skupiają się zawodnicy teraz na tym, żeby poprawiać mankamenty swojej sylwetki, tylko trwa wyścig o to, który waży więcej na masie w sezonie. Nie? Bez względu na to, czy tam, nie wiem, jest to ten lean mass, tak? Czyli ta czysta masa, czy to jest 25-30% body fatu i później 30-25 kg różnicy na scenie do wagi startowej. Co tak naprawdę, wiesz, no na tym kulturystyka nie polega i stąd też być może u mnie, dobra, za chwilę dojdziemy do balansu też, tak, ale ja nie ważyłem w życiu więcej jeszcze niż 120 kg, tam zakręciłem się koło 119 i jakoś nie widzę po sobie, żebym... Nie ważaj więcej jak 110. No, ale wiesz... Ja 130 nie przebiłem, jak już o tym nie mówię. Nie chcę tutaj mówić, że gdzieś tam wyjść, nie wiem, na gościa z wysoko zadartym nosem, ale ktokolwiek mnie nie widzi,
Emir Omeradzik sam powiedział do mnie w Portugalii, że wyglądam na 120 kg, a ja ważyłem 100, nie wiem, 108, 109, nie? I za każdym razem nawet Marek Olejniczak, wiele osób mi to powtarzało, że jak się na mnie patrzy, to nie widać tych, powiedzmy, nie wiem, 115, 116, bo ja teraz więcej nie ważę tak naprawdę. Tylko jakby różnica w budowie sylwetki. Znaczy różnica. Ta budowa sylwetki robi takie wrażenie, no nie? I ja nie potrzebuję, tym bardziej, że u mnie zazwyczaj nadmiar jedzenia kończy się tym, że ja po prostu spadam w dół, nie? Z tym performancem i ze wszystkim. No ja mam podobnie, wiesz, ja mam podobnie. Właśnie, Szymon, jako nie Jadek, ty też co do robienia masy masz też plusy, no bo się nie zalejesz, ale z drugiej strony no tej wagi też nie pchniesz mocniej. Bo no, ja nie widziałem ciebie nigdy zalanego. Nawet nie wiem, czy masz takie zdjęcia, żeby nam pokazać, że ty byłeś kiedykolwiek ulany. To mam jakieś, ale to chyba z takich czasów, może juniorskich jeszcze. No dobra, chociaż... ale byłeś do czasów takiego omkogłowego rycerza? Nie, powiem ci, że ja w ogóle mam, ja czasami się, wiesz, na siebie denerwuję, bo chciałbym mieć buzię szczuplejszą, bo ja ogólnie, wiesz, jak trochę schudnę, mi, wiesz, 2-3 kilo poleci, ja mam buzię, zresztą u mnie wszyscy w rodzinie zawsze mieć takie buzie szczupłe. Wiesz, to mi ten nos wystaje, duże gały, jakbym był na speedzie, ale taki urok, wiesz, no u mnie w rodzinie nie było osób otyłych, u mnie były ani, nie było bardzo chudych, ani otyłych, było takie, wiesz, pomiędzy, byliśmy raczej szczupli, bardziej takie sylwetki normalne, że nie było żadną, wiesz, albo w jedną, albo w drugą jakąś taką skrajność, ale faktycznie, no, gdzieś zrobienie tej wagi jako takiej, no pewnie bym, wiesz, dobił gdzieś tam do tych 115, ale no, wiesz, musiałbym pewnie siedzieć w domu, tą energię maksymalnie skupić na jedzenie, odpoczywać, jeść, oczywiście wszystko to robić na siłę, więc to wiadomo, to ci odbiera ten właśnie performance i w ogóle jakby całą chęć, wiesz, jeszcze pójścia na trening, bo to, że ty zjesz, to jest jedno, ale jeszcze musisz komfortowo się na tym treningu czuć i tą energię odpowiednio spożytkować, potem wrócić, znowu się zregenerować i... I to jest właśnie punkt, który powinien być wyróżniony w tym materiale, bo jeżeli ja mam wrażenie takie, że ci ludzie, że teraz tego zawodnicy nie rozumieją właśnie, no nie? I nieważne, czy masz, znaczy inaczej, jak masz zapchane bebechy, to jest najważniejsze, żeby mieć zapchanego flaka. Nieważne to, że ty idziesz na trening i tobie się odbija, mimo tego, że zjadłeś 2 godziny wcześniej nawet, bo jedzenie się nie zdążyło strawić. No nie? Ja czasami potrafię zjeść 2,5 godziny wcześniej, żeby na treningu czuć się komfortowo. Stąd też, no okej, kiedyś też miałem epizody, że jadłem blisko 6000 kalorii, czy tam ponad 6. I faktem nie czułem się komfortowo, tak? Więc nie wyobrażam sobie, jak powiedzmy, no nie wiem, teraz zawodnicy jedzą te 6, 7, powiedzmy, mimo tego, że nie potrzebują tyle, no bo się nie oszukujmy, też nie jesteśmy osobami, które... Poza tym najważniejsze jest to ile się przyswoi z tych, powiedzmy, nawet, wiem, 400 gram białka, to nie sztuką jest, że ty zjesz te 400 gram, tylko, wiesz, lepiej jeść gdzieś 250, ale jeżeli ono się, wiesz, w większości... przy swojej wchłonie, tak? To jest ważniejsze. Tylko z drugiej strony niektórzy patrzą na to na zasadzie takiej, że dlaczego mam zostawiać sobie opcję straty? Wiecie, że jeżeli mogę zjeść na przykład zamiast 300, 400 i wykorzystać z tego 320, a 80 pójdzie w kibel, to lepiej zjeść te 400 na wszelki wielki, tylko po to, żeby te 320 osiągnąć, prawda? I stopniowo, tak, nie, zamiast to... stopniowo nie podchodzić do tego na zasadzie takiej, powiedzmy, podbiję sobie 300 do 310, z 310 do 315 i będę patrzył, jak to wszystko reaguje, to jest często przeskok z 300 na 400. Jest tak samo po redukcji często widzimy. Przeskok z, nie wiem, jadłeś 1800 powiedzmy na sam koniec, bo czasami tak się zdarza. Kulturysta, żeby zejść do pręgów na dupie, czasami musi. Ty, Szymon, nie wiesz, jak to jest, więc nieważne. Nigdy tyle nie jadłem. No ale niektórzy muszą, prawda? A potem nagle po tygodniu już widzimy full day of eating, 4964 kalorie. To jest trochę za szybko i twój organizm, okej, okres anaboliczny, wszystko wchłonie, ale ile wchłonie? Twoje flaki, które były wykrute winstrolem i oksandrolonem i anapolonem i resztą, nie są obecnie przystosowane do tego, żeby... Poza tym, wiesz, ja też nie zauważyłem u tych osób, które tak najczęściej robiły, czyli, wiesz, powiedzmy rok przygotowań non-stop, potem okres przygotowawczy się skończył i żeby to okno anaboliczne wykorzystać, no to nabierali tej masy. I ja nie widziałem, żeby oni osiągali jakiś progres, wychodząc w kolejnym roku na zawody. To jest takie chwilowe podbicie,
gdzie ten organizm już jest zajechany mocno przygotowaniami, tymi środkami, tym wszystkim, co było. I to jest taka, wiesz, no, chyba podbicie swojego ego, żeby właśnie tą, wiesz, tą wagę sztucznie nabić, żeby, bo to wiadomo, pierwsze co robisz, to oczywiście nabierzesz tej wody, te mięśnie gdzieś tam tym zapełnisz, no to wiadomo, że trochę będziesz większy, ale na dłuższą metę przychodzi ten okres, że już ten właśnie performance w ogóle całkowicie prawie, że do zera spadnie i potem znowu szukanie albo nowych środków, albo jakichś kolejnych innych dróg takich, gdzie i tak de facto efekt końcowy będzie pewnie często gorszy, nie? Ale obaj znacie, że są i wiecie, że są tylko dwie drogi. Jest albo środki, albo żarcie. Nie ma treningowej, nie ma określania performance'u. To, że ćwiczysz na zasadzie, że schodzisz w dół, brzuch masz przy uszach już praktycznie i nie dasz sobie zrobić leg pressu, a wychodząc w górę masz to no słabo, to wiesz, to się nie liczy. Liczy się to, ile dasz rady wepchnąć w tą kichę, ten kałdun i potem robisz tak, zaczynają tego minikata, który jest tak popularny, i po tygodniu jest 12 kilo w dół. I masz takie, what the fuck? Jak, po tygodniu, jak to jest po tygodniu, to jest jeszcze dobrze. Jak przez pierwsze 3 dni zleci 12, to jest dopiero zastanawiające. Nie? Bo ja jeszcze na przykład, no nie wiem, załóżmy jeszcze, no nie wiem, strzelę 150 gramów węgli przed treningiem, tak? Do tego masz 60 gramów białka, no dobra, niech będzie, żeby stłuszczy. Walisz shake'a pre-workout, nie wiem, od 50 do 100 gramów karbu, tak? I jeszcze intra workout, drugie od 50 do 100 gramów karbo, tak? I na koniec jeszcze post workout walisz shake'a, tam, nie wiem, z białka czy z czegoś i jesz posiłek. No, nie? No, i za godzinę musisz zjeść koniecznie posiłek, bo inaczej okno anaboliczne. No, zniknie, zamknie się. Tak. I jeszcze po treningu, idąc, nie zakładając jeszcze, wiecie, z gołą tą, wdyndającą jeszcze żreż banana. No, ja jestem po treningu teraz, skończyłem trening o godzinie 16:30. To dosłownie no, z 20 minut przed naszym materiałem zjadłem posiłek dopiero. Nie? Ludzie nie rozumieją tego, że przyswajanie zajmuje troszeczkę dłużej i bardzo dobrze wytłumaczył to Justin Harris. Gdy się zatrujesz, często następnego dnia zwrócisz steka, którego jadłeś wczoraj. I masz takie, tak. Wiadomo, że to jest treść pokarmowa, wiadomo, że nie wszystko idzie w mięśnie, ale coś już daje do myślenia. Że to już, to jeszcze, to, jeszcze no, wiesz, to się czuje, tak, bo przecież wiesz, my czujemy, jak jesteśmy przejedzeni, czy jak jesteśmy, wiesz, jemy dużo, ale to jedzenie się w miarę dobrze trawi i wiesz, i nie mamy właśnie tego uczucia, wiesz, że nam się odbija co chwilę, za chwilę musimy zjeść, 2 godziny czy 3 mijają, jesteśmy na treningu, dalej nam się odbija, a zaraz musimy znowu jeść posiłek, który zapijamy, wiesz, litrem wody albo coli, żeby to jakoś przeszło i potem, wiesz, w tym żołądku dopiero zachodzą procesy, które, no, które nie powinny występować i wiesz, i potem brzuch wzdęty, gdzieś te gazy się produkują cały czas, to świadczy o tym, że ta flora bakteryjna no, jest nie, niewłaściwa, tak? No dobra, ja druga rzecz, nie odbierając nikomu marzeń, ale jeżeli chcą kontynuować karierę przez dłuższy czas, to gdzie to jest wspólnego ze zdrowiem, a jeżeli nie będziesz zdrowy, to jak chcesz kontynuować cokolwiek? No właśnie, to jest najważniejsze właśnie, to zdrowie, kwestia oczywiście treningiem. Mówi się, że kulturystyka i sport zawodowy, czy tam jakiś tam, nie wiem, na wyższym poziomie nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, no nie? Więc, ale... Okej, zadam wam pytanie takie, wtrącę teraz. Wiem, że to nie było do końca, jakbyście mieli skończyć karierę tak jak jeden z kulturystów, jakbyście chcieli to zrobić? Ja jak Lee Haney, albo jak Jay Cutler. A ja po swojemu. Nie, no w sensie na zasadzie zdrowotnej, że wychodzisz z tego bez szwanku. Lee chyba tam niecałe 30 lat zakończył karierę. Czekajcie, 24-32 lata zakończył karierę, 8 sandałów, dziękuję, dobranoc. Teraz ma swoje branże. Ja bym, żeby dał radę, nie? Jakby wiesz, miał 32 lata, jakby tak jeszcze z 5 razy, czy by tam ten rekord wyśrubował bardziej, nie? Chociaż możliwe, że pewnie ta era by się zmieniła i tak na erę Dobirana, bo pewnie też potrzeba było jakiejś świeżości. No to jest ale, gdybanie, no ale jakbyście chcieli zakończyć swoją karierę? Ja myślę, że tak właśnie, chyba w takim szczycie, że wiesz, zdobyłem tam jakiś tam tytuł taki najwyższy, czy powiedzmy na jakimś takim dobrym poziomie. Zresztą w ogóle ja sobie tak założyłem, że jeżeli zobaczę u siebie brak progresu albo regres, to ja już nie będę startował. Na pewno nie będę startował, wiesz, w wieku weterana, żeby się, nie wiem, swoje ego gdzieś tam trochę podbudować, wiedząc, że wyglądam gorzej, no bo to tego się nie uniknie, tak? No nie zatrzymamy tego, wiesz, czasu, który płynie. Więc na pewno bym, no, tak jak wiesz, no, niektórych się ogląda kulturystów, czy w ogóle zawodników różnych dyscyplin, że próbują się oszukać, no ale niestety to zawsze scena
czy tam innego rodzaju scena, niekoniecznie kulturystyczna, to zweryfikuje, więc w szczycie po prostu swoich możliwości bym chciał odejść. Krystian, a jeżeli mówimy już, bo ja to wszystko rozumiem na zasadzie takiej, że wiecie, no wy jesteście predysponowani genetycznie i możecie zajść naprawdę bardzo daleko obaj, ale są osoby, które no wiemy i widzimy, że no nie, a i tak stawiają wszystko na jedną kartę. Co dalej, gdy nie mają właśnie żadnej odskoczni, już nie mówiąc o odskoczni mentalnej, ale odskoczni finansowej, gdy broń Boże wydarzy się jakakolwiek kontuzja? No ja nigdy nie opierałem, w sensie nie chciałem opierać swojego życia od tego, żeby ono było zależne od kulturystyki, tak, że ja będę do końca życia kulturystą, do końca, też nie oszukujmy się, no ja nie zarabiam stricte na swoich zawodach, to co zarobię tam powiedzmy, nie wiem, za te top 5, to nie zwraca się nawet powiedzmy w 1/4 za moje wydatki na same loty, no nie? Ale pisałem o tym wczoraj u siebie na Instagramie. Takim ludziom zwyczajnie brakuje albo osoby z boku, która im powie szczerze, jak jest, tak, albo mają sami ze sobą problem, żeby przyznać się też i spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, no dobra, to jakby nic więcej z tym nie zrobię, nigdzie dalej nie zajdę. Zajmę się tym, bo to kocham, tak, będę sobie trenował, będę utrzymywał jakoś tam, nie wiem, formę, jeżeli mi zależy i tyle, i nie będę jakby nadużywał wszystkiego, tak, środków to, i swojego zdrowia po to, żeby łechtać tylko i wyłącznie swojego, czy coś w tym rodzaju. Natomiast jeżeli ktoś wcześniej nie pomyśli o tym, żeby zabezpieczyć się na przyszłość w jakikolwiek sposób, a mam wrażenie, że jakby w dzisiejszych czasach mało kto o tym myśli z zawodników, którzy gdzieś tam mi się przewijają, nawet tych prosperujących, no to nie wróżę im tam jakoś, oczywiście też źle im nie życzę, ale no co będą później robić, tak? Ja przyznam szczerze, że ja bym nie chciał całe życie, czy do końca swojego życia prowadzić ludzi tylko, to nie? Może gdzieś tam jakoś sporadycznie garstkę osób, która naprawdę będzie chciała ze mną pracować, albo zwyczajnie z doskoku, tak, bo ktoś przyjdzie, nie wiem, ma 12 miesięcy do zawodów, powie, Krystian chce, ja powiem, okej, okay, 3 tygodnie. Robisz to dla przyjemności, a nie z musu, nie? No, dokładnie, no nie? I nie opierać w ogóle o tego typu rzeczy swojego życia i swojej niezależności finansowej, bo wiemy, że bywa różnie, a no, pracujemy w usługach, więc myślę, że przez ostatnich 2-3 lata przekonaliśmy się, jak to może być w usługach, nie? Przez różnego typu tematu balansu, właśnie tutaj Krystian go rozpocząłeś, no pewnie karbo tutaj jakieś rozpuszczone, żeby szybko węgle... Dulerko. Nie, nie, karbo, ja jestem pewien, że to jest karbo z sokiem pomarańczowym. Z aminokwasami. Z mlekiem. To jest wino. Olejem kokosowym. To jest czerwone wino. Olejem kokosowym, żeby nabić kalorie. Krystian, wspomniałeś o balansie i właśnie mówiłeś o performansie treningowym i jeżeli ta twoja dieta, jeżeli chodzisz przejedzony, to wszystko zaczyna spadać i ogólny balans, bo niektórzy mówią, no, żebyś oddał się temu w 100%, a ja za każdym razem, jak przemyślałem to i podszedłem troszeczkę ze strony właśnie zupełnie innej, to popatrzyłem na to z dwóch stron. A co gdyby właśnie przez to, że Krystian oddałby zamiast 75% kulturystyce 90, zaczęło mu się sypać właśnie finanse, najpierw rodzina, finanse, znajomi, partnerzy i wtedy nie masz opcji na kulturystykę, bo nie masz opcji na nic, bo nie masz ani finansów, ani rodziny i masz do tego taką psychikę zrytą, że musisz znaleźć gdzieś swój środek. Ja, może mój środek może być taki, że ja wyjdę na kawę i mi to wystarczy. Twój środek może być taki właśnie, że nie ma po prostu czarne i białe, są jeszcze inne kolory. Ludzie tego nie rozumieją, właśnie to, o czym powiedziałeś. I ja pół roku temu, kiedy zaczynałem współpracę z Justyną, ze swoją psycholog sportową, w zasadzie na drugiej chyba już wizycie, ona mi uświadomiła, że no, przez 365 dni w roku nie jesteś w stanie być w 100% zawodnikiem, tak? Planujesz rok, powiedzmy, tak, czy twój
Tak, planujesz sobie przyszły rok, to już ja planuję, tak? Więc w tym miesiącu jestem zawodnikiem, w tym miesiącu jestem biznesmenem, w tym jestem dla rodziny, znaczy no w każdym jestem dla rodziny, tak? Ale to nie jest tak, że ja w danym miesiącu czy w danym czasie poświęcam tylko i wyłącznie 100% jednej rzeczy, tak? To jest 100% mnie, które ja muszę podzielić, odpowiednio targetować na rzeczy, które są aktualnie dla mnie w priorytecie, tak? Po sezonie w priorytecie jest dla mnie rodzina i biznes, więc tam targetuję 70-60% siebie, a 40-30% targetuję w inną stronę, tak? I to, że 30% na przykład, w 30% jestem kulturystą, to też nie jest tak, że ja jestem tylko w 30, no nie? Bo w tym czasie daję tyle, ile mogę. Miałem czas na to, gdy żeby być w większej ilości tych procentów zawodnikiem. Poza tym sam Mauro nie wymaga ode mnie, żebym na 24 na dobę był zawodnikiem. Tak? On mówi do mnie, Krystian, jesteś, nie wiem, 3-4 godziny w ciągu dnia, kiedy jesteś przed treningiem, kiedy jesteś na treningu i kiedy jesteś po treningu. Tak? Jesteś wtedy zawodnikiem. Cała reszta to już jest, to jest kupa innych rzeczy, nad którymi musisz zapanować i tak jak powiedziałeś, ja nie wiem, z 70% zabiorę kolejne 20, żeby przerzucić na coś i zacznie mi się wszystko sypać. No nie, to tak nie wygląda, jeżeli ludzie, jeżeli ktoś sobie może pozwolić tak żyć na tyle beztrosko, żeby być w 100% bodybuilderem 365 dni w roku, to w porządku. No natomiast z perspektywy mnie jako osoby, która ma jakieś tam wartości, która ma trochę więcej, że tak powiem, i osiągnięć i zawodowych, i życiowych, no to takie życie dla mnie jest takie, no, nijakie, nie? Prywatne pytanie, ale że jesteśmy szczerzy. Jak u Ciebie wygląda mniej więcej ta piramida wartości? U mnie? Mhm. No, na pierwszym stopniu jest rodzina. Tak? Później... A potem reszta, prawda? I potem właśnie tak jak powiedziałeś, oczywiście. Zawsze wiadomo, no... ważniejszy będzie Bartek i Asia, a potem będzie reszta. I resztę sobie rozkładasz procentami, czyli powiedzmy te 50%, które wkładasz w nich jest niezmienne przez całe życie, będzie to 50 i nie ma opcji, żeby to się zmieniło, a tutaj możesz sobie, że tak to nazwę, szalować, tak to nazwę? Tak, tak wiesz, są zawodnicy, którzy w trakcie sezonu, no nie wiem, potrafią zatracić się tylko i wyłącznie w tym, że mają sezon przygotowawczy, tak? No, ja jestem taką osobą, która odpuszcza trening na rzecz, nie wiem, obowiązków domowych, tak? I przekłada go na inny dzień, czy nie wiem, no jak nie dojem posiłku na wieczór, bo jestem już zmęczony, także zasypiam i nie mam ochoty w ogóle jeść, nie mam apetytu, tego nie dojadam. I jakoś nie ubolewam, no znaczy, no nie ubolewam nad tym, że tego nie zrobiłem, tak zwyczajnie nie jest. Następnego dnia nadrabiasz, czy po prostu life goes on? Wiesz co, na następny dzień przeważnie gdzieś tam sobie dorzucę, nie wiem, do śniadania trochę więcej jedzenia, porozkładam to jakoś tak, że wyjdzie mi mniej więcej na to samo, ale to nie wyobrażam sobie, żebym ja, powiedzmy, miał siedzieć do pierwszej w nocy, bo żeby zgłodnieć i czekać na posiłek, bo muszę zjeść, gdzie załóżmy 6 rano po 5 godzinach wstaję i moje jelita jeszcze dobrze nie odpoczęły, a już znowu zaczynam je stresować. Szymon, u Ciebie no, musiało przejść kulturystyka po pierwsze przez kontuzję, a po drugie przez otwarcie dużego biznesu troszeczkę też na drugą część, że tak to nazwę. To też, ale to tak się akurat zbiegło, że może faktycznie też potrzebowałem przerwy i ta przerwa po prostu została... Kupiłeś kamerę? Słucham? Kupiłeś kamerę? No, i tak i nie. Czyli co znaczy i tak i nie? Kupiłeś czy nie? Kupiłem, a ty wziąłeś, wrzucił do koszyka. Kupiłem telefon, który może być też kamerą podobno, więc nie wiem, wypróbuję go, a jak nie, to wtedy też kupię, bo podobno ma stabilizację lepszą. Ale myślę, że na takie potrzeby to wystarczy. Amatorskie, tak. A wracając do pytania, no to tak, no to po części wymusiło. No wiesz, ja startowałem od juniora, może być rok w rok, od 2008 roku. No to praktycznie, wiesz, 11 lat non-stop. Gdzie to było, wiesz, cały ten taki system, wiesz, że praktycznie no, nic innego nie byłeś w stanie zrobić, to znaczy to było takie pełne poświęcenie się kulturystyce, tak, więc widocznie też chyba organizm potrzebował, więc taki wymuszony, można powiedzieć, reset. No i wiadomo, że trzeba potem sobie to trochę logistycznie inaczej ułożyć, bo jak jesteśmy sami, to wiadomo, że jest najlepiej oczywiście dla naszego rozwoju. Znaczy najczęściej tak jest, to oczywiście nie każdy potrafi to wykorzystać, ale jeżeli jesteśmy sami, nie mamy jeszcze rodziny tej odpowiedzialności, no to wtedy jesteśmy w stanie najwięcej poświęcić, bo
też więcej zaryzykujemy, tak? Jak mamy rodzinę, to ja wiem po sobie, że już pewnych rzeczy nie robię głupich, już tak nie ryzykuję, no bo wiem, że ktoś też na mnie czeka, tak? Kiedyś robiłem, wiesz, no zdecydowanie głupsze rzeczy. Teraz już bardziej patrzę na zdrowie, więc to świadczy o tym, że człowiek dojrzał, czy tam się zestarzał, ale myślę, że tak powinno być, więc jak mamy... Nie dojrzał i się zestarzał, tylko po prostu jesteś bardziej odpowiedzialny. Powiedz mi tak, co sądzicie o takim podejściu, że czy przypisujecie to bardziej losowi na zasadzie, jak ma być i jak mam być pro, dobrym pro, top pro, to się wydarzy wcześniej czy później bez szaleństw, czy podejście na zasadzie rura i tyle byłoby lepsze? Nie. I to powiem, ja szybko powiem ci też z perspektywy osoby, której uświadomiła to psycholog, że takie podejście w ogóle nie jest okej. Okej, były takie friki jak Michael Jordan i Arnold Schwarzenegger chociażby, którzy przez to, że... No dobra, ale przepraszam ci wtrącę. Arnold Schwarzenegger ile razy z panienkami na plaży leżał i ten... i tak, ale zmierzam do tak tego, dalej. Że on był na takim haju, że on po prostu chciał więcej ciągle. No on zafiksowany, więcej, tak. Ciągle więcej i tak dalej. Dobra. To pod tym względem. No ale nie? Mi chodzi, że... Nie tylko, że chcieć więcej, bo też chcesz na pewno więcej, chcesz osiągnąć więcej, tylko czy to się po prostu ma wydarzyć, jeżeli to jest pisane, to się wydarzy i tak ma być, czy jakbyś mógł, to byś walił i tak rurę jak wlezie. Jeżeli to więcej jest niewspółmierne do tego, że będzie mi lepiej, to nawet nie. No nie? W sensie ale co znaczy, nie... że będzie ci lepiej? Bo wiesz, będzie mi lepiej... Jako zawodnika. Ja będę miał z tego więcej profitu, nie wiem, finansowych, głównie finansowych, że tak powiem, tak, bo to się rozchodzi. To nie. Natomiast dla mnie, no, ja znam, powiedzmy, wiem, w którym momencie chcę zakończyć swoją karierę, tak jak kiedy? Szymon. Powiedzmy w wieku 35 lat, czy tam 36. Myślę, że więcej. Ja mam 35. Jak? Wysyłasz mnie na emeryturę? Nie, ja cię nie wysyłam na emeryturę. Ty miałeś 3 lata odpoczynku, więc się nie liczy. Krystian, ja myślę, że ty w tym wieku będziesz miał właśnie największą dojrzałość taką. Też mi się wydaje, że już wiesz, też Bartek już będzie totalnie samodzielny i będziesz mógł sobie na więcej pozwolić, ale to przyszłościowe myślenie. Ale teraz masz taki plan. Jeżeli do 35 roku życia nie załapię się na to, żeby być w top 10 na Mister Olimpia, to myślę, że więcej, to dalej nie będę tego kontynuował. Daj numer paczkomatu. Sean Roden miał 40, ponad 2 lata, jak wygrał swój tytuł. Kamal w kategorii 212 miał, nie wiem, 48, 49? Tak, tak. No. Także wiesz, wszystko tu przed nami. Ja uważam, że i tak ta granica się przesuwa. Chyba, że to są fliki. To, że jesteśmy frikami. Znaczy Kamal jak Kamal zaczął wcześniej bardzo, ale Sean Roden zaczął później kulturystykę ogólnie. Znaczy on zaczął dosyć, tylko miał potem przerwę, tak? No, tam, tak. No wiadomo, no, to też jakaś tam genetyka, ale też myślę, że takie racjonalne podejście, czyli zupełnie odwrotne do tego podejścia, jak miał Roni, bo Roni właśnie było wszystko albo nic, czyli... No Sean Roden po prostu, jak widzieliśmy go guest posing, no to był ulany i miał to gdzieś, bo koniec końców na scenie wychodził piękny. No, tak, bo to dlatego no, tacy zawodnicy często... No, tak jak akurat miał Lex Wheeler, że jemu brakowało przez tą swoją taką super genetykę, brakowało tego ostatniego szlifu, bo wiedział, że no, jak ma taką genetykę, to pewnie nie musi tak ciężko pracować, ale trafił na takiego Roniego, który akurat był omega pracusiem i do tego miał, wiesz, no niesamowitego gena i dlatego nigdy nie zdobył, wiesz, tego Mister Olympia, bo zawsze te braki były widoczne u niego, szczególnie w pozach tyłem, nie? Znaczy, mi się wydaje i Flex tego żałuje, bo on mówił, ale też myśli, że już wcześniej u niego ta choroba nerek się rozpoczynała i temu miał problemy, ale najlepsze to powiedział ostatnio Cormier do niego. Nerki cię do McDonalda nie woziły. To prawda. No. Dlatego to wszystko, wiesz, ta genetyka, ona jest do pewnego momentu, sobie człowiek może, wiesz, no ze wszystkim, czy tam, jak są, wiesz, tak zwani nieśmiertelni, że on może tyle wypić, że tam, wiesz, nic... No i właśnie o tym też chcę powiedzieć, bo tak jak bardzo super, że wspomniałeś o tym. Mamy sobie tą genetykę i mamy tą reakcję na środki, którą każdy ma do jakiegoś stopnia. A co, jeżeli w pewnym momencie wszystko dosłownie, bo na początku nie patrzymy na konsekwencje, okej, pchamy rura, fajnie, kilogramy w górę, fajnie, wszystko, nabicie, ciśnienie, ale albo jak jest w normie, no to jeszcze inne parametry się nie zgadzają, które są widoczne
i koniec końców to się na tyle nawarstwia, że jakiś problem powstaje. I my tutaj oczywiście nie mówimy, że kulturystyka jest zła, że nie trenujcie, tylko da się do tego podejść troszeczkę inaczej i da się do tego podejść długoterminowo i do tego naprawdę żyć z kulturystyki. Około kulturystycznych rzeczy. O tak. Dlatego właśnie bardzo ważne jest to, wiesz, no jak to my robimy poza wyjściem, wiesz, z siłowni, tak, no bo wiadomo, no kulturystyka to najbardziej nam się kojarzy z treningiem, gdzieś tam z jedzeniem i z innymi rzeczami, ale no, my tak naprawdę nie wiemy, co robi 90%, wiesz, naszych kolegów kulturystów, poza tym, że widzimy na przykład, jak wrzucą zdjęcie z siłowni i tak dalej, że mają formę lub jej nie mają, wiesz, pewnie duża część z nich lubi sobie wypić, pochodzić na imprezy gdzieś tam, wiesz, na dziewczyny, no bo wiesz, jak ktoś nawet ma gorszą genetykę, ale trzyma się tych, wiesz, tych takich podstaw, czyli no, trzymasz dietę na 100%, nie oszukujesz w treningu, to chcąc, nie chcąc, ta forma tak czy siak ci wyjdzie. No, wyjdą inne aspekty, po prostu, że ktoś będzie lepszy od siebie, ale wiesz, jeżeli ktoś startuje przez 10 lat i przez 10 lat nie potrafi tej formy zrobić, no to z czego to wynika? No, z jego podejścia, tak? Że sobie, wiesz, bimba, tak? Mówiąc. Ale jak powiedziałeś, że idzie na dziewczyny, to poczułem od ciebie te 35 lat. Boomersko zabrzmiało. No tak powiem ci, boomersko dosłownie. Ja to nie mówię, że wiesz, że ktoś ma nie korzystać, nie? Bo to wiadomo, wszystko, ale wszystko da się wypośrodkować i w ten balans sobie tam, wiesz, wrzucić. Krystian, bo widzę. Mnie to... Mogę? Tak, tak, pozwalam. Chodź mi tu jeszcze, wypadł. Jak dla mnie to przez jakby ostatnich parę lat mocno wyhypowane było właśnie to podejście takie, wiesz, 100% albo nic, no nie? Bo cały czas wszyscy za, nie wiem, za przykład biorą tego Roniego i tak dalej. No, Roni był jedyny i już się drugi taki Roni raczej nie trafi. Dług, który zaciągnął wobec zdrowia... Ja bym tak nie chciał, przerywając, skończyć wiek 50 lat. Dokładnie, dlatego mówię, że dług, który gdzie zaciągnął powinien cieszyć zdrowia, się z tego, co zbudował. Tak, no był ogromny i niestety musi go spłacić, więc... Ja myślę, że to jakby po części to powinno być, taki Roni powinien być przykładem, jednocześnie nauczką, no nie? Właśnie dla tych, którzy nie widzą, że można sobie zrobić krzywdę, a też jeżeli nie chcesz sobie zrobić krzywdy i chcesz jak najdłużej się tym cieszyć, tak, nawet kiedy już nie progresujesz i tak dalej, to zwyczajnie być zdrowym i odpowiedzialnym w trakcie tej swojej całej kariery. Stąd też no, u mnie mniej więcej, znaczy głównie takie podejście, tak, no ja nie chcę być, nie wiem, nie mówię, że nie będę, tak, ale nie chcę w wieku 40 lat spędzać więcej czasu u lekarza niż ze swoim dzieckiem, czy coś w tym rodzaju. Ale zobaczcie, że te wszystkie syndromy stanów zapalnych i problemów pokazują się bardzo szybko i to widać po skórze, widać to po tym, jak ta osoba oddycha, mówiąc, po tym, jak nawet siedząc rozmawia, że nie potrafi złapać oddechu. To jest dosłownie cały czas... My chyba potrafimy, nie? Wiecie, ja rozumiem, że naprawdę chce się pchnąć tą masę, ale... Ile no tak wiesz, naprawdę możecie wiesz, zbudować? Wydolność, wiesz, rocznie. Spada i pewnie hematokryt masz na poziomie 60 kilku procent. Wiesz, nawet jeżeli hematokryt jest ok, czy tam hemoglobina i tak dalej, to reszta może być, wiesz. Ile osób znacie, które robi często USG narządów? Ja robię raz w roku. A ile znacie, że robi? Ja w tym roku nie robię, przyznam się, ale robię. Ale robicie, wiecie, no robicie raz na jakiś czas. Ja ostatnio miałem, wtedy co troszeczkę się rozchorowałem, miałem przymusowe robienie EKG i tak dalej, EKG, USG i tak dalej, wtedy co złapałem wirusa i trochę straciłem kilogramów. To było w tym roku właśnie w przygotowaniach. Ale przynajmniej wiesz, przebadali pewnie od... Wiesz, przebadali od góry do dołu, powiem ci, że... To jest potrzebne. Bo często tak, że człowiek sobie to gdzieś tam przekłada ciągle. Ale widzisz, to jest... Pewnie masz też wśród, nie wiem, swoich podopiecznych, czy gdzieś tam znajomych,
którzy, wiesz, do tej pory nie potrafią sobie zrobić, wiesz, no, takich podstawowych badań, ja już nie mówię USG, wiesz, całej jamy brzusznej, ale podstawowych badań, że dla nich, no, kurczę, bo to, wiesz, no, tam te kilka, 300 zł czy 400 na badania, no, wiesz, to jest dużo, nie, a na towar wydaje, czy na te, wiesz, jedzenie, na wszystko, na ciuchy wydaje kilka razy, wiesz, więcej i to nie jest dla niego problem, nie? A tu podstawowe badania, które jak już, no, dają jakąś diagnozę do tego, czy ty w ogóle możesz dalej trenować, albo wiesz, robią badania, jak już czy jest nie. całkowicie za późno. Ale wiecie, co mnie jeszcze zastanawia, że jest takie często gaszenie ogniska sika, taką, wiecie, konewką dosłownie. A wrzucę suplement. Czasami benzyną nawet jeszcze. Gorzej. Wrzucę suplement jakiś. Wrzucę. To pomoże na pewno. Tak. Wiesz, wątroba jest tam, wiesz, zajechana tam, wiesz, po alat tam 500 albo i 1000, niektórzy też mieli takich podopiecznych, że gdzieś tam, wiesz, ta wątroba zajechana, a to tam ja sobie kupię tam, wiesz, na ten, nie, bo no, ostropę jest ta wątroba. Ostropę jest i... Po gębie już widać, że tam, wiesz, wyprysków tyle na twarzy, że z każdej strony ta wątroba nie domaga, no ale ci są dalej, nie? Ale to widać nawet po Instagramie, że niektórzy kładą się na siłownię i to brzmiało jak folia bąbelkowa. Uj. Sorry, musiałem. Jeżeli ktoś je, przepraszam, ale musiałem. Ale tak no, bywa. Ale tak, tak, zdarzają się. No. Dlatego, wiesz, po kulturyście często właśnie widać nawet po samej twarzy. Wiesz, do mnie jak już ktoś przychodzi, to więc widać, jak ma jeszcze czerwoną twarz, no to zakładam, że na pewno badań nie robi tych podstawowych i krew jest tam na pewno jak galareta. Chyba, że jesteś jak Krystian, on często ma czerwoną twarz, a ciśnienie. Ale bo ja jestem uklony. Ja mam czasami czerwoną, wiele, jak tam, jak się. Ale nie, jak u Krystiana to akurat serio zauważyłem, że często ma czerwoną twarz, a to jest po prostu u niego taki kolor. Tak, ja mam też to do siebie, że ja jestem osobą strasznie, znaczy bardzo szybko się pocę i zagrzewam, no nie? Więc u mnie emocjonalnie. Moment, gdzieś złapanie temperatury to jest. Ja mam podobnie, tak gdzieś no, tak. Czerwona twarz. Byłem stres, ale potrafię, wiesz, wypieki mi tam się, nie? Tak. Czy z nerwów. Wiesz, co innego, jak zjem posiłek, nie wiem, 20 minut i zaraz też łapię cała termogeneza i łapię temperaturę, tak samo, ale ja nie mam problemu z tym, żeby, nie wiem, usiąść z kimś przy stole i przy rozmowie ciągle sapać, tak? No, mnie to nie, tak nie, nie... No, ale wiesz, widać ogólnie, że no, wiesz, wyglądasz zdrowo, tak? Bo są niektórzy ewidentnie, że wyglądają niezdrowo, to po oczach widać, że są takie, wiesz, mętne te oczy, strasznie przekrwione, więc to są też jakieś tam symptomy, nie? Bo to u mnie na przykład oczy są zawsze podkrążone, bo moja mama tak samo ma całe życie podkrążone. Ja tam podkrążone oczy to nam pół biedy. To czasami jest, jak ktoś ma tu, wiesz, takie czerwone gały i wiesz, i tu łeb taki, że aż chce wyskoczyć, nie? To... Tak, że taki łeb jak Zordon dosłownie. A jak ma podopiecznych podobnych, to wzywa Power Rangersów. Nie, nieważne. Powiedzcie mi tak, panowie. Plany, wasze plany już znamy. Krystian 2024 atakujesz, Szymon atakujesz. Co zrobicie, jak spotkacie się w końcu na scenie? No to przybijemy pionę i powiemy, co, no fajnie. Pewnie w dwóch różnych kategoriach. Nie zdejmiesz, Szymon, medalu, jak przegrasz? Nie, nie, nie. Myślę, że to już... Jak będziesz jakiś gruźb tam pisał do Krystiana? Tak nie robiłem. Nie, to ja jako fan będę pisał do Krystiana groźby. Nigdy tak nie robiłem. No wiadomo, no, różnie ludzie podchodzą do przegranej. Wiadomo, można czuć się niezadowolonym, bo też gdzieś tam się czasami czułem, ale no, nie wyobrażam sobie, żeby zejść ze sceny, gdzie nie ma ku temu podstaw tak naprawdę, żeby się obrażać. No, to wiesz, to już jest taki poziom, że tak naprawdę mógł jeden albo drugi wygrać i no, nie może z tego powodu robić jakiegoś tam problemu, czy jakieś tam no, histerii takich, no ale to gdzieś tam samemu sobie robi pod górkę, przypuszczam, że pewnie będzie miał w pamięci. Szymon, Derek czy Hadi, kogo miałeś? No ja obstawiałem Dereka. Krystian? Ja nie obstawiałem. Ale tak, że jak oglądałem zdjęcia, Derek, no to wiesz, no, przodem Hadi był faktycznie, no ta forma od zeszłego. No dobra, ale oceniamy tak? Tylko pomoc muskularze, bo reszta plus jak? Zacznijmy, bicepsy przodem, Derek. No ja wiem, no wiesz, tu... Opływowość, talia, rozłożystość. To myślę, że taka subiektywna ocena, no, nogi na przykład bardziej wyraźne u Hadiego, cała ta talia. Ja wiem, wyraźne na zasadzie na pre-judgingu nie, na finałach tak. Ja oceniam tylko, wiesz, po zdjęciach, że trochę bardziej wyraźne, sylwetkowo, wiesz, no, one są dosyć zbliżone te sylwetki, tam nie można powiedzieć, że wiesz, no tam dobra, coś... dajemy poza po pozie, prawda, mamy tak, bicepsy przodem powiedzmy Derek, najszerszy przodem Hadi.
Bokiem klatka, Hadi. Hadi, no. Hadi. Triceps bokiem, Hadi. Bicepsy tyłem, Derek. No tu Derek, tu Derek. Najszerszy tyłem, na te pośladki i ten. Nie? Najszerszy, no to też tu Derek może być, no bo też te pośladki dwójki lepiej dopracowane. No i teraz mamy tak. I wiemy, że to nie jest kontest poza po pozie, ale dajemy mięśnie brzucha i łód. No to Hadi, no. Dajemy moc muskulara? No to Hadi, no. 5 do 3. Ja mam tego palca, miałem złamanego i nie dam rady go zginać. Także tak lepiej. Tego palca miałem kiedy złamanego, nie dam rady go zginać. Więc, ale nie oceniamy nigdy poza po pozie i oceniamy no tak. Totalny flow sylwetki. Mamy do tego jeszcze quarter turny, które oni robili i wiele osób, na przykład Terek Algardi powiedział, czyli jeden z sędziów, że miał go właśnie dlatego Dereka pierwszego, bo lepiej wyglądał w quarter turnach. No, moim zdaniem to raczej tylko taka wymówka. Tu wiesz, tu jak miał po prostu wygrać, to jak wiesz, jak już się wychodzi na tym poziomie, jak ma ten wygrać, to on już wygra. Tam się nic nie zmieni, nie? Jak już był ustalony. Steve Weinberger zresztą kiedyś, każdy oceniając Steve'a, powiedział, że tak, że Steve dosłownie wychodzicie na pierwsze porównanie, on już zna top 10. Z reguły tak jest. W ogóle zresztą nawet w IFBB to najczęściej było, że wygrywało się line-upem już, nie? Tak. To już wtedy widzieli. Reszta to już są takie wiadomości. No dobra, no i mamy line-up. Kto wygrywa line-up z Bakum? Z open kategorii? Derek. No tu to można... No... I weźmy pod uwagę, że co nam dało, wiecie, do myślenia, już skończę temat Olimpii, co nam dało do myślenia, jak będą oceniać 212. Kion to, że wygrał z Seanem Clarydą, obaj mieli problemy z brzuchem, możemy to zobaczyć u obu, ale Kion był o wiele ładniejszy i bardziej opływowy. No, więc... Dlatego tak się tu zastanawiałem, mówię, bo akurat oglądałem tą kategorię. Dosyć mocno obsadzona była, poziom tam był taki wyrównany, ale faktycznie mówiłem, że chyba Clarida raczej nie wygra ze względu właśnie na tą sylwetkę taką, no nie za ładną, nie za wiadomo, ale... A zadam wam takie pytanie już też, po co do Olimpii. Jak daleko, Szymon, myślisz, możesz zajść w kulturystyce? Ja? Nie wiem, ja myślę, że tak, zaszedłem dalej niż chciałem. A jak daleko możesz zajść? Nieskromnie, wprost mówiąc. Jakbym chciał, czy jak daleko zajdę, bo to są... Wiesz... Jak daleko uważasz, że twoje możliwości ci pozwalają razem z głową i z opcjami, które możesz rozważyć? Zakładając, że wszystko pójdzie po mojej myśli, to myślę, że na przykład takie w 212 top 6 to byłoby do zrobienia. Okej, okay, Krystian? No ja myślę, że top 10 na Olimpii też bym dał radę zrobić. 212? Nie, w topem. Nie, 212. Nie, tak szczerze zapytałem, ale wiem, że Szymon mógłby się wbić w tą wagę jakoś. I potem gadaliśmy już kiedyś zresztą o twoim ładowaniu, że ty bardzo fajnie to jakoś możesz ogarnąć, jak się uda i fajnie to może wyjść. Nie wiem, jaka tam jest, ty pewnie się bardziej orientujesz, jak jest ważenie... Na przykład Damian teraz ma debiut... Kiedy 212 jest, nie? Bo 212 na przykład Damian ma teraz ważenie w czwartek o 16, a debiut ma w sobotę o 11-12. A, no to fajnie. A tutaj jak było w 212? Też czwartek było ważenie? Chyba bardzo podobnie, że jeden dzień przerwy mieli na ładowanie. Zwykle jest tak, jak są rozgrywane zawody pro, to one są rozgrywane od razu z amatorskimi, więc weryfikacje zawsze są, nie wiem, na przykład w piątek, tak, jeżeli weekendowo są zawody, w soboty są amatorzy, i w niedzielę jest pro, więc... Ale często są też zawody dzień po dniu, bo w sensie weryfikacja i w Stanach szczególnie open. A, okej. Okay. Well, często są tak, że weryfikacje no. I dzień później są, ale to najczęściej w Stanach, a tak jak mówisz, w Europie odbywają się. Czyli Krystian top 10, Szymon top 6. A ja nie będę mówił, gdzie mogę dojść. Jesteś prowadzącym. Trzeba sobie afirmować. Wiesz, ja nie mówię, że tak jest, ale obserwując na przykład gdzieś tam, to myślę, że wiesz, jeżeli... A ja mogę dojść, o wiem, mogę dojść, żeby oglądać was z backstage'u z paskardem trenera. To też będzie miło i wiesz, jeżeli to się wydarzy i dojdę do takiego poziomu, bo na razie jeszcze karty pro nie mam. A my tu dywagujemy o Olimpii. Ale by było śmiesznie, jakbym przed Ładą kartę pierdolną.
No wiesz, to się może zdarzyć, nie? Nie, nie Także, planuję wychodzenia na ale wiesz, wiosnę. to są takie paradoksy, nie? Że widzisz, tak się to wszystko pokomplikowało, że człowiek, który teoretycznie, wiesz, no już mam, wiesz, no, tyle tych startów, że normalnie, to wiesz, tą kartę mogę mieć w 2014 czy 2015 roku, bo nawet już takie miałem propozycje, ale Właśnie, stwierdziłem Dumo, wtedy, że... ty miałeś mistrzostwa świata, więc czemu nie wziąłeś karty jeszcze wtedy, zanim to był, bo to chyba było przed... Ale on miał mistrza świata Elite Pro. Tak, Ale nie, wiem, ale w chodzi o to, 2015 że miałem. Tak. zanim się rozpadł IFBB na Elite i ten, to Szymon przecież zdobył mistrza świata. Tak. Tak, no to więc miałeś już wtedy możliwość, Miałem nawet taki, tylko właśnie wtedy miałem karta taką kosztowała możliwość. 25 tysięcy. Kosztowała około 5 tysięcy albo 7 tysięcy dolarów. No, a teraz Więc. wiesz, sama karta kosztuje cię wpisowe i $280 licencji, no nie? Wiesz co, ja nad tym wtedy rozmyślałem, ale stwierdziłem, że kurczę, no nie wiem, czy jestem taki dobry. Sobie tak powiedziałem, że jak jeszcze raz wygram Mistrzostwo Świata, to mówię, To był błąd. to mówię, to znaczy, że jestem gotowy, tak? Mówię, jestem jeszcze na tyle młody, że mówię, kurczę, no to jednak jeszcze jest, wiesz, trochę liga za wysoka, więc, bo wiesz, raz możesz tam przypadkiem, czy tam no, uda ci się wygrać, ale jak już wiesz, drugi raz wygrasz, czy tam kolejny, no to znaczy, że no, jesteś już na jakimś poziomie, tak? Więc ja sobie tak do tego podchodziłem. Mówiłem właśnie, że no, nie ma co się śpieszyć, jeżeli to ma nastąpić, to nastąpi w odpowiednim czasie, tak? No i to jest odpowiedź na moje pytanie, czy byś spieszył się z czymkolwiek właśnie, czyli jeżeli czas przyjdzie, po prostu jeżeli czas pokaże, że to jest odpowiedni moment, to będzie odpowiedni moment. Panowie, zaczniemy od Krystiana. Chciałbym na koniec parę słów przestrogi i pomocy dla naszych młodszych kolegów, niekoniecznie ogólnie młodszych kulturystów, dosłownie, dosłownie tak, ostro ma być, ale też pouczająco dla naszych początkujących kulturystów, którzy naprawdę idą do przodu, wszyscy, większość, ale co byś chciał przekazać? Co bym chciał przekazać? Przede wszystkim błąd, który wiele osób popełnia, jest taki, że odkładają zaraz po zdobyciu kartę swój pierwszy start, debiut na, nie wiem, na za 2, na za 3 lata. Ja ten sam błąd, znaczy inaczej, ja tego błędu nie popełniłem, bo ja wystartowałem w tym samym roku w debiucie, natomiast miałem później długą przerwę w kolejnym sezonie i to był mój błąd. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce się liczyć, ktoś chce się pokazywać, ktoś chce być coraz lepszym, musi startować, tak? To nie może być tak, że robisz start, robisz, określasz sobie za cel, nie wiem, na przykład w perspektywie czasu za 2 lata, robisz jeden start na przetarcie, tak? Później wracasz do tego, żeby nabudować, bo twoim wytłumaczeniem jest to, że jesteś dalej za mały. To jest jedna z rzeczy, o których chciałbym wspomnieć i żeby sobie właśnie te osoby wzięły do siebie, że zawsze będzie ktoś, kto będzie większy, a kulturystyka i progres tutaj w tym nie polega na tym, żeby od startu do startu się bujać i wracać na off-season po to, żeby brzuszek był zapchany. Jedna z rzeczy. Druga z rzeczy jest taka, że rozważność w tym, co się robi, jest nawet chyba ważniejsza niż 100% na treningu albo nawet 110% na treningu. Zmierzam do tego, że czasami warto jest przemyśleć sobie cały swój proces i etap kariery czy nie kariery, czy sposób nawet prowadzenia i zrobić bilans zysków i strat, które mogą przyjść, jeżeli coś będzie szło nie tak, albo jeżeli z czymś będę przesadzał, czy tam przesadzała. I podejść do tego jak najbardziej z głową, bo zdrowie jest tylko jedno i no nie wiem. Badajcie się. Tak podsumowując, badajcie się i to róbcie to często, nawet nie ale tyle, róbcie, żeby się badać, patrzcie, zwracajcie uwagę na wszystko, nie tylko na jeden parametr i nie zasłaniajcie się wymówką, że tak musi być, bo jesteś kulturystą. Nie, kulturysta nie musi mieć wyjebanego w kosmos hematokrytu i hemoglobiny. Większość, znaczy bardziej To zmierzam nie do tego, młody. Większość tych osób u nas jest jeszcze bardzo młoda. To są chłopaki po 20 parę lat. Ja też tyle miałem, teraz mam 30. Ale żeby to się nie skończyło tak, że oni do 30 to nie dadzą rady już później startować, no nie? I zrobią, nie wiem, 2-3 starty w swojej Wiesz, co karierze. ci powiem, startować to jedno. Ale przygotowywać się i żyć po starcie. Żyć. Żyć. No, Chodzi o normalne. Ja sam no, nie jestem już przykładem, nie bo chciałem być zacząłem takim mocno. mocno bezpośrednim w tym, Nie, co tu chodzi po nie? prostu, żeby przekazać wprost, że
Możemy się wszyscy tak uszkodzić, dlatego wszystko sprawdzamy, tak? Dlatego na ile da się to robić zdrowie i na tyle się da. Ja też byłem 100% albo nic i miałem klapki na oczach i tak jak powiedziałeś, jeżeli ja nie wyjadę chociaż na chwilę, to mnie w końcu, czy prędzej czy później złapie ten bzik. Nie, to czego czy po 8 latach, czy po 9, czy po 10 rzucę to w cholerę, jeżeli nie będę miał jakiejś odskoczni. Nie, no, w ogóle musi być, bo by człowiek całkowicie zwariował, a niestety wiesz, ludzie tak potrafią się zafiksować w tym i zamknąć w tym, co ja robią. Ja dalej jestem w tym zamknięty i zafiksowany. Znaczy, to dobrze, jesteś zamknięty, bo wiesz, ja też byłem zamknięty, bo gdybym nie był zamknięty w tym, co robię, to wiesz, to bym nie osiągnął tego, co osiągnąłem, tylko wiesz, zamknięty. A ja znowu gdybym był zamknięty, to bym nie doszedł do tego miejsca, gdzie jestem teraz. Dlatego musiałem się otworzyć. To myślę, też. Żebyś rzucił to w cholerę rok temu. Ale wiesz, to ja myślę, że też każdy tak ma takie myśli, wiesz, czy to rzucić. Ja przed każdym startem miałem się tak zastanawiałem, rano się budziłem. Mówię, muszę zaraz znowu wstać. Mówię, znowu to samo jeść, o tej samej porze iść na trening. I takie miałem przemyślenia, kurde, po co ja to robię właściwie, nie? Ale potem wiesz, tak się już ale wiesz, Szymon, wiesz, kiedy zrozumiałem, że, bo ja też tak miałem niedawno, że taka monotonia mi się wtrąciła i też taka niepewność siebie, niechęć może trochę do... I no, głównie właśnie ten brak pewności siebie mi się wtrącił taki na zasadzie, że gdzie ty dojdziesz, że lepiej zostaw to wszystko i rób trenerkę, ale jak powiedziałem, że nie startuję, to w tym momencie komentarz Krystiana po 2-3 dniach tak do mnie dotarł, że usiadłem po prostu i mówię, patrząc dosłownie w ścianę siedziałem i mówię, co ty chłopie odpalasz, ty to kochasz i nie musisz niczego poświęcać jeszcze. A jeżeli będziesz mógł poświęcać, to zawsze możesz to jakoś zorganizować i do tej pory to organizowałeś. Potem to jest kwestia, wiesz, logistyki, ale logistyki. Wiesz, jeżeli jesteśmy młodzi, to naprawdę to, wiesz, warto wykorzystać, bo wiadomo, z wiekiem potem już nam się nie chce albo nie jesteśmy już w stanie pewnych rzeczy też już nadrobić i na pewno byśmy żałowali, nie? Dlatego ja bym pewnie, wiesz, żałował, jakbym na przykład zakończył karierę, mógłbym powiedzieć, zakończyłem karierę, bo jestem spełniony, bo tak jak mówię, osiągnąłem więcej niż chciałem. Do 30 roku życia miałem chyba aż 5 medali z Mistrzostw Świata, byłem mistrzem Europy, mistrzem Polski i juniorów i wszystkiego tak naprawdę w każdej kategorii, ale sobie stwierdziłem, że kurczę, no jeszcze gdzieś tam bym chciał, gdzieś tu, wiesz, jeszcze ostatnio oglądałem taki właśnie mnie ten weekend, że z Mistrz Olimpia oglądałem, to jakoś tak mnie to kurczę nakręcało, że mówię, wiesz, tu jeszcze Karol tam, wiesz, wygrał, więc to takie, wiesz, fajne, takie budujące, nie? Mówię, kurde, no, także no, pozdrawiam Karola. Gratuluję, jak nas ogląda. Gdzieś ogląda, tam, bo wiem, że lubi. No to niech tam cieszy się, celebruje, bo jest co. Także mam nadzieję, że też będę miał taką możliwość przynajmniej stanąć na tej scenie, bo tam wiadomo, wygrana, to ja się z tym nie liczę, ale stanąć to... A ja wam powiem tyle. Przestańmy z tym wszystkim, ja się nie liczę, ja się nie dam rady i tak dalej, bo powiem ci tyle. Panie Łada, że już wszyscy od dawna mówią, że ty się liczysz i to bardziej niż ty pan myślisz sam. Ja wiem, że masz naprawdę racjonalne myślenie, ale to, że Karol osiągnął tak wiele, powinno nam wskazać drogę, gdzie idziemy i gdzie zmierza polska kulturystyka. Mamy coraz więcej pro, mamy coraz lepszy rozwój, mamy coraz więcej zawodników w top 5, więc nie wierzę, dlaczego osoby z najlepszą genetyką, rozumiem skromność i rozumiem brak, że tak to nazwę, delusional, w sensie, że nie jesteście... aroganccy. Nie tylko aroganccy, ale mi chodzi, że tacy... Nie po prostu wiecie tym, co widzicie tak jakby, ale skąd wiesz, czy nie, jeżeli wiesz, wyjdziesz na prodebiut i nagle będzie, o kurde, oni nie są tak duzi, a ja tak naprawdę jestem. Znaczy, wiesz, ja to znam już z autopsji, bo ja nawet często startuję. Myślałeś, że wygrasz z Krizą? Nie, znaczy w ogóle nie, tam wiesz to, tam jak poszedłem, to powiedziałem, ja idę wygrasz, nie? Bo ja i teraz też tak moim zdaniem powinieneś. Wtedy byłem po starcie, wiesz, na Arnoldzie mi ta forma nie wyszła pierwszy raz w życiu, miałem jakiś tam problem z naładowaniem się, gdzieś tam z bebechami, byłem taki totalnie, wiesz, taki, wiesz, wkurzony, że jak wróciłem na chałupę, powiedziałem, kurde, no nie, no mówię, ja nie mogę odpuścić, nie, mówię, tam nawet kij z tymi pieniędzmi, nie, bo mówię, tam pół biedy, jakiś tam kasa jest do wygrania, mówię, to fajnie, ale mówię, no nie, ja muszę, kurde, wyjść teraz i wiesz, i sobie tam przeanalizowałem to, co było źle i wiesz, wszedłem na ten, na pewniaka i wiesz. I właśnie tak chciałbym, żeby wszyscy wychodzili, wiadome, z pokorą, w
sercu zrobiłem wszystko i to by było najważniejsze, ale z pewnością siebie, na którą wy panowie zasługujecie. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że wam się podobało i jeżeli te grono wam odpowiada, a na pewno wam odpowiada, to dajcie znać w komentarzu. Zostawcie właśnie komentarz, łapkę w górę, a na dole w opisie macie kontakt do panów, jakbyście chcieli na prowadzenie czy na inne biznesy i tak dalej. Także dzięki bardzo panowie i miłego wieczoru, bo już w sumie wieczór. Dziękuję, również pozdrawiam. Dziękuję.